informacje z pracy zarządu. Proszę Państwa, sesja była ostatnia w październiku. W listopadzie, 26. Właśnie odnaleźliśmy się w kalendarzu, 26. była sesja. W tym czasie, proszę Państwa, odbyło się spotkanie przewodniczących, na którym były omówione problemy dotyczące umów trzyletnich, dwuletnich i jednorocznych związanych z utrzymaniem czystości, jak i również w zakresie robót infrastrukturalnych. Były także omówione sprawy dotyczące komunikacji i sprzątania. Jeszcze raz to wróciło w tym zakresie na spotkaniu przewodniczących. Byli przedstawiciele CIT-u i NPO w zakresie sprzątania. Szczególnie to było takie istotne i ważne. Proszę Państwa, uczestniczyliśmy w otwarciu Wojska Wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 88 w zakresie również współpracy ze szkołami w turnieju siatkówki dziewcząt i chłopców mikołajkowym w Szkole Sportowej na Osiedlu Teatralnym. Proszę Państwa, następnie uczestniczymy i będziemy uczestniczyć w wielu spotkaniach układkowych w szkołach, przedszkolach, jak i również w innych jednostkach, które takie spotkania organizują i gdzie jesteśmy, proszę Państwa, zapraszani. Jest tych spotkań dość dużo i ciągle one się odbywają. Szanowni Państwo, w dniu 6 i 19 grudnia każdorazowo o godzinie 14 w sali tańca Artzona na osiedlu Gujany 4, sala tańca Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Odbędzie się Nowogródzka Wigilia Pokoleń, która jest organizowana z naszej inicjatywy przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, jak i również parafii z osiedla teatralnego, czyli Kościoła Krzyża. Następnie, proszę Państwa, chciałbym przekazać życzenia, które do nas wpłynęły, a które są kierowane do nas wszystkich. Od Straży Miejskiej Referatu Profilaktyki. Następnie, proszę Państwa, od pani dyrektor Moniki Mądrzejewskiej z Młodzieżowego Domu Janusza Gorczaka. Proszę Państwa, następnie od dzieci i personelu oraz pani dyrektor przedszkola nr 104. Następnie, proszę Państwa, od pani dyrektor Małgorzaty Jezutek. Następnie, proszę Państwa, od pani dyrektor i całego personelu Szkoły Specjalnej nr 14 w Krakowie, Siły Sportowe 28. Następnie od pani dyrektor i całego personelu oraz dzieci z przedszkola nr 93. Od Stowarzyszenia Siemacha Sport Daszyckiego. Następnie to już było, to podwójne. Od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pleszowskiej. Następnie, proszę Państwa, mamy życzenia od Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Od, proszę Państwa, Rady i Zarządu Dzielnicy 17, podpisane przez pana przewodniczącego Stanisława Madeja. Następnie, proszę Państwa, od Szkoły Podstawowej 105 Gimnazjum 49, czyli Zespołu Szkół Integracyjnych nr 5, od personelu i pani dyrektor. Następnie od przedszkola się dyrekcja tego przedszkola. Od pani dyrektor z personelu i uczniów liceum nr 11 im. Marii Dąbrowskiej z osiedla teatralnego. Od uczniów pedagogicznego dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie. Od Małopolskiej Gimnazjum Kombatanta Muzeum Przedszkolnego w Krakowie na uczniów z osiedla Górali. Od pana prezesa Ulisa i pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Od grona pedagogicznego i dyrekcji oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 80. Od pani dyrektor
oraz pracowników żłobka samorządowego numer 5. I także, proszę Państwa, od dyrekcji Acelonika w Krakowie mamy życzenia w tym zakresie. Chciałbym również Państwu przekazać życzenia i błogosławieństwo, które zostało nam przekazane od księdza biskupa Grzegorza Rysia, który odprawiał mszę świętą za mieszkańców Nowej Huty, radnych żyjących i zmarłych z dzielnicy 18. Ostatnią niedzielę w parafii Matki Bożej Pocieszenia i chciałbym na ręce wszystkich Państwa te życzenia i to błogosławieństwo przekazać. Uczestniczyliśmy w tej mszy świętej, a razem na rozmowie później byliśmy z Panem Przewodniczącym księdza biskupa, stąd możemy przekazać te osobiste życzenia dla Państwa w tym zakresie. Szanowni Państwo, to wszystkie sprawy dotyczące związane z punktem informacje z pracy zarządu z mojej strony. Pan Przewodniczący, coś dodać? Nie, to bardzo dobrze. Pan nic. Dziękuję bardzo. W takim wypadku zamykam punkt 6. Otwieram punkt.